Tytuł kursu: Elementy finansów publicznych. Moduł: Rozróżnianie, obliczanie i interpretacja podstawowych miar statystycznych. Temat: Miary statystyczne. Witam Państwa. Dzisiejszy odcinek cyklu spotkania z ekspertem dotyczyć będzie miar statystycznych. Dziś w studiu gościmy eksperta, pana Jarosława Kowalskiego. Witam Panie Jarosławie. Witam Państwa serdecznie. Panie Jarosławie, czemu służą miary statystyczne? Miary statystyczne służą opisaniu struktury zbiorowości statystycznej. Każdą z miar opisać można, kierując się kilkoma podstawowymi elementami: kategorią statystyczną, opisem, zastosowaniem, wzorem. Na jakie rodzaje można podzielić miary statystyczne? Zasadniczo miary statystyczne dzieli się na miary położenia, miary zmienności, miary asymetrii oraz koncentracji. Oczywiście poszczególne miary mają jeszcze swoje szczegółowe podziały. To może zanim do nich przejdziemy, scharakteryzuje nam Pan te podstawowe. Miary położenia określają przeciętną wielkość i rozmieszczenie wartości zmiennych. Miary zmienności określają granice obszaru zmienności wartości zmiennych. Dwie pozostałe miary określają stopień skupienia i spłaszczenia w stosunku do kształtu krzywej normalnej oraz stopień zmiany od idealnej symetrii. Miary położenia są bardziej rozbudowane. Ich schemat mogą Państwo zobaczyć na planszy. Zasadniczo miary położenia dzielą się na pozycyjne i przeciętne, inaczej zwane klasycznymi, a także miarami tendencji centralnej. Do miar pozycyjnych zalicza się modalną i kwantylę. Te ostatnie dzielą się na kwartyl pierwszy, kwartyl drugi, nazywany również medianą, kwartyl trzeci i wreszcie na decyle. Najogólniej rzecz ujmując, kwantyle, albo jak ktoś woli, kwartale, dzielą badaną zbiorowość na części w określonych proporcjach. Spośród nich najczęściej stosowaną jest mediana, której niewątpliwym atutem jest to, że można ją wyznaczyć nawet wtedy, gdy nie wszystkie obserwacje zostały przeprowadzone dokładnie. Dobrze sprawdza się przy wszystkich wzrokowo uchwytnych, ale trudno namierzonych wielkości. Natomiast miary przeciętne dzieli się na średnie, średnią arytmetyczną, najbardziej popularną, średnią geometryczną oraz średnią harmoniczną. Plansza, którą Państwo widzicie, przedstawia schemat podziału miar zmienności, zwanych również miarami rozproszenia czy zmianami dyspersji. Miary zmienności służą sprawdzeniu stopnia zróżnicowania wartości badanej cechy w całej zbiorowości statystycznej i ich stosunku do wartości centralnej badanej cechy. Na schemacie wyraźnie widać podział na miary klasyczne i miary pozycyjne. Elementem wspólnym dla obu podgrup jest współczynnik zmienności. Informuje on badacza o zmienności wyniku w odniesieniu do średniej wielkości. Wyraża się go w procentach. Pozostałe dwie miary asymetrii i koncentracji nie są już tak złożone i popularne, jak miary położenia i zmienności. Cieszę się, że mogliśmy Pana gościć w studiu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.